Audycja Skala zagrożenia, Tygodnik Gazeta Finansowa Robert Heda. Witam Państwa. Nie muszę przypominać, że od półtora roku naszych granic toczy się wojna, dlatego dzisiaj rozmawiamy o bodaj najważniejszym temacie czy problemie bezpieczeństwa, jakim jest modernizacja naszej armii, czy proces, który ma się zakończyć w 2035 roku jest nie tylko realny, realizowalny, ale także racjonalny. Czy nasze siły zbrojne ze względów organizacyjnych i kadrowych zagospodarują sprzęt wartości pół biliona złotych, a budżet państwa wytrzyma takie obciążenie finansowe? I wreszcie, czy 300 tysięczna armia, według zapowiedzi ministra Błaszczaka, jest... Rzeczywistością, czy mamy z tym i będziemy mieli z tym duży kłopot? Na pytania kluczowe dla naszego wspólnego bezpieczeństwa i przyszłości odpowiada pan poseł Paweł Poncyliusz. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panowie. Witam państwa. Sylwetki pana posła przedstawiać nie trzeba, jest na stałe gości w mediach. Natomiast dla takiej formalności przypomnę, że. Nasz gość jest wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, ale także jest bardzo aktywnym członkiem Komisji Obrony Narodowej oraz podkomisji, tu pozwolę sobie przeczytać, do spraw budżetu i finansów sił zbrojnych, a także podkomisji do spraw przemysłu obronnego i modernizacji technicznej sił zbrojnych. Słowem, wśród polityków pan Paweł Poncyliusz jest ekspertem w interesującej nas dziedzinie. A jako, że mamy kampanię wyborczą, głos przedstawiciela koalicji obywatelskiej jest tym ważniejszy, że dziś jest koalicja najważniejszą, największą siłą opozycyjną, a być może za kilka tygodni przejmie ster państwa. Panie pośle, czy w sytuacji wojny, program przezbrojenia i modernizacji, ale także powiększenia naszej armii. Autorstwa PIS jest realny. Czy też rządzącą partię ogarnęła, jak pan to ujął, bo jest pan autorem takiej medialnej frazy, czy nasza armia jest ofiarą zakupowej biegunki ministra Błaszczaka? Jest absolutnie nasza armia. Ofiarą takiej biegunki zakupowej, ale oczywiście to nie, ma, nie jest tak, że te zakupy są niepotrzebne, no bo jeśli część tego sprzętu jeszcze z czasów Układu Warszawskiego, kiedy Polska była członkiem Układu Warszawskiego, ta część sprzętu została odesłana na Ukrainę i, i dobrze, bo ten sprzęt nie, nie wytrzymuje w takiej długotrwałej walce. Z, z wrogami, a więc no, musimy się modernizować. Jest dobra okazja, też jest dzisiaj dużo lepszy nastrój społeczny na, na, na dużo większe wydatki na zbrojenia i we wszystkich badaniach Polacy mówią, zgadzamy się na dług pod warunkiem, że, że ten dług będzie finansował obronę naszego kraju będzie zwiększał bezpieczeństwo naszego kraju. I tu właśnie z tym zwiększaniem mamy już pewien problem dlatego że dużo słyszymy o tym co minister Błaszczak kupił, ale tak naprawdę popłynęły tylko pieniądze do dostawców tego sprzętu, natomiast ten sprzęt fizycznie nie dotarł albo dotarł w jakiejś minimalnej ilości. Więc to, że musimy mieć nowoczesne, bardziej nowoczesne czołgi, że musimy mieć bardziej nowoczesne samoloty, musimy mieć w końcu systemy przeciwrakietowej obrony powietrznej, to jest w ogóle bez dyskusji i faktycznie przez wiele lat nie udało się z tym poradzić w Polsce, ale też od razu trzeba powiedzieć, że... Naszą wątpliwość budzi tryb wybierania tego uzbrojenia i partnerów do modernizacji polskiej armii, bo jest to tryb absolutnie bezprzetargowy i on nie dotyczy tylko okresów, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, bo minister Błaszczak podejmował takie jednoosobowe decyzje dużo wcześniej niż, niż wybuchła wojna. Tak podejmowano decyzję o zakupie dronów tureckich, samolotów amerykańskich wyrzutni rakietowych typu HIMARS. To były wszystko zakupy bez żadnej procedury, choćby porównania cen. Ja nie mówię, że to muszą być długo wielomiesięczne czy kilkuletnie debaty pomiędzy gestorem, inspektoratem uzbrojenia, czy teraz agencją uzbrojenia, ministerstwem obrony narodowej (BbN) czy ośrodkiem prezydenckim, ale tak, żeby położyć na stole kilka ofert i porównać, jakie są warunki finansowe, jakie są warunki, jeśli chodzi o transfer technologii, czyli taki udział polskiego przemysłu w produkcji te, tego uzbrojenia i jeszcze jakie mają parametry bojowe e, dane typu uzbrojenia, to, to nakazywałaby zwykła przyzwoitość. I dlatego mówimy o tej biegunce zakupowej, że że nie ma w tym żadnej logiki. Znaczy jedyną logiką może być to, że ktoś w popłochu coś próbuje zrobić, że jeżeli minister Błaszczak podjął decyzję o odesłaniu 70 ponad armatochałbic krap na Ukrainę, to dopiero wtedy się zorientował, że po pierwsze, czy żołnierze w Polsce, którzy obsługiwali te armatochałbice, nie mają co robić? No i nagle rozpaczliwie zaczęto poszukiwać czegoś w zamian, bo też minister Błaszczak się nie zorientował, że jeszcze polski przemysł, nie został na tyle roz, rozwinięty. Ten państwowy szczególnie, który ciągle przeżywa problemy finansowe, ciągle trzeba jakieś dotacje dosypywać pieniędzy i tak dalej, że ten przemysł po prostu nie jest gotowy na taką skalę produkcji, jaką dzisiaj potrzebujemy. Ale można było przecież z tym polskim przemysłem zawrzeć umowy ramowe, tak jak za zawiera się z partnerami koreańskimi, co przeszkadzało. Z Hutą Stalowa Wola, z PGZ-em podpisać umowę, kupimy od was 700 krabów, i oczywiście rozłożyć to na lata, tak jak to zrobiono z Koreańczykami. No nie, tam tylko kupowano wtedy, kiedy już było gorąco, kiedy okazywało się, że związki zawodowe niezadowolone są z sytuacji finansowej, gdzie brakuje pieniędzy albo na podatki, albo na pensje. No i wtedy właśnie przyjeżdżał minister i dobrotliwie podpisywał kolejną umowę, ale znowu na bardzo taki mały wycinek. No, ktoś, kto planuje produkcję, chce wiedzieć z, dużą, z dużym wyprzedzeniem, tym bardziej, że wobec krabów nie było żadnych zastrzeżeń ze strony MONO od któregoś momentu, więc nie było przeszkód, żeby podpisać umowę na kilkaset sztuk takiego sprzętu i rozłożyć to na dostawę na lata. I wtedy um, wojna na Ukrainie w innej sytuacji by spotkała HSW, które by mogło po prostu. Choćby podwoić produkcję, tylko podwojenie produkcji z 12 do 24 to jest co innego niż z 24 na przykład do 50 rocznie, bo mniej więcej tyle będą Koreańczycy nam dostarczać tych tych, które będą produkowane od nowości. Bo przypominam, że te, które armatochałbic K9 przyszły do Polski, zidentyfikowano, że są to rok produkcji, chyba pierwsza dekada XXI wieku, oczywiście odmalowane i tam odremontowane. Ale to nie są nowe i zresztą ustępują technicznie i również warunkami bojowymi polskim krabom, które zostały rozwinięte w Hucie Stalowa Wola razem z, z partnerami zewnętrznymi, ale z polskimi partnerami. No tak to wygląda na to, że pan minister Błaszczak wszedł do umownego sklepu, zdjął spółki, nie patrząc na jakość. Natomiast, panie pośle, z wielu rozmów przeprowadzanych także w skali zagrożenia, wiemy, że Korea Południowa jest bardzo specyficznym państwem. Biznes jest bardzo skorumpowany i 20% wartości kontraktów, szczególnie zbrojeniowych, zagarniają pośrednicy. W związku z tym tempem i, 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 i zakupową biegunką. Zastanawiam się czy nasz budżet to wytrzyma, a takie obciążenia, bo modernizacja armii, panie pośle, o ile się nie mylę, to nie tylko zakup sprzętu, ale później jego długoletnie utrzymanie, prawda, łącznie z, obsłu z szkoleniem obsługi, remontami. I Kosztem tak życia takiego sprzętu, no mówi się, że mniej więcej 30% to jest koszt zakupu, a następne ponad 60% to jest właśnie cykl życia tego sprzętu, łącznie właśnie z amunicją, z, moder z modernizacjami, z naprawami bieżącymi, z przeglądami. To jest prawda. Czy wytrzyma budżet? Mam co do tego wątpliwości, bo obawiam się, że w ogóle nikt dzisiaj w ośrodku władzy, bo to nie tylko myślę minister Błaszczak, ale również pan prezes Kaczyński patronuje tym zakupom i jest odpowiedzialny za te zakupy, chociaż możliwe, że Kaczyński się pod tym nie podpisuje w żadnym, w żadnym miejscu to trzeba sobie powiedzieć, że nikt z nas nie wie, na ile ten, ten budżet wytrzyma tego typu zakupy i to, co na pewno zrobimy po przejęciu władzy, to dokonamy przeglądu, szczególnie tych umów, które mówią o, o pewnej współpracy ramowej, bo tu, gdzie mamy na przykład uzupełnienie tych armatochaubic, których brakuje w związku z odesłaniem części naszego sprzętu na wschód, no to tu raczej y, trudno to kwestionować. Nam są potrzebne po prostu te armatochobice i dobrze wiemy, że dzisiaj huta stalowa wola w takiej ilości nie jest w stanie tego wyprodukować, przynajmniej tak szybko. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z wieloletnimi umowami ramowymi, gdzie, gdzie pewne rzeczy jeszcze są niedookreślone, choćby nie jest dookreślony ten y, aspekt y, polonizacji czy też transferu technologii do polskiego przemysłu, to tam wymaga to... Po prostu do głębokiego przeglądu. I jeżeli popatrzymy na te zakupy takie wprost w stosunku do tych zapowiedzianych zakupów pana ministra Błaszczaka, to tu są jakby duże różnice. I widać jasno, że już nawet koreański bank, który do tej pory był gotów finansować kredyt, czy znaczy finansować zakup i udzielić kredytu, już też trzeszczy w szwach, bo mówi zaraz, zaraz. Ja, my nie mamy takiej zdolności, żeby jednocześnie finansować i reasekurować finansowo dostawy do Polski sprzętu zbrojeniowego, sprzętu wojskowego i jeszcze na przykład elektrownię atomową finansować, no bo też na to potrzeba pieniędzy. Więc obawiam się, że dziś nikt po stronie PiSu nie myśli w ogóle w kategoriach pewnej wydolności finansowej budżetu, tylko na zasadzie defilady, pokazania tego sprzętu w przemarszach, na piknikach i... Yy, Brzęg takiego błyśnięcia Polakom, że o czujcie się już bezpieczniej, bo przyjechało 28 armatochałbic z Korei, czy 20 parę czołgów. Znaczy, chyba nie, przepraszam, armatochałbic chyba 30 parę, przyjechało czołgów. 28. No nie jest to ekwiwalent tego, co, co ubyło z naszych jednostek dzisiaj. No i tu musi być taka troska z jednej strony o. O uzupełnienie tego straconego sprzętu, ale z drugiej strony, to chyba będziemy jeszcze o tym mówić, to jest kwestia kadry, która będzie obsługiwała ten sprzęt. Bo, bo jeśli mówimy o obsłudze karabinu czy broni osobistej, to żołnierz może być do tego przygotowany w ciągu kilku dni. Oczywiście pewnie długo jeszcze będzie budował odporność na strzały z zewnątrz, tak żeby dalej racjonalnie się zachowywać i celnie strzelać do wroga. Ale w przypadku artylerii to cykl szkolenia trwa około trzech lat, także, żebyśmy nie popełnili takiego grzechu, że już dzisiaj zadłużamy się na dwa pokolenia do przodu i te odsetki rosną, a z drugiej strony, pierwsi żołnierze, którzy dotkną się do tego sprzętu, który do nas przyjedzie, pojawią się za kilka lat. znaczy To musi się dziać równolegle, czyli szkolimy żołnierzy i mamy dla nich sprzęt, ale nie tak, że ten, tego sprzętu mamy kilkakrotnie więcej niż, niż żołnierzy, bo na dzień dzisiejszy nie jest to ani gospodarne, ani racjonalne, a też może nas spędzić w, w takie kłopoty finansowe, które nas uzależnią z innych stron niż sobie tego życzymy, że nie będziemy mieli takiej swobody decydowania i w sferze gospodarczej, i w sferze obronnej. No tak, zostaniemy zmuszeni po prostu do spłacania, spłacania i spłacania bez pola manewru. A potem na przykład będziemy kan kanibalizować ten sprzęt, czyli mamy, nie wiem, 100 czołgów w magazynie, po czym realnie jeździ 20, bo nas nie stać na to, żeby kupić części zamienne do pozostałych. Tak się niestety działo z tym postsowieckim sprzętem. Czyli często te czołgi były tylko na papierze, i niektórzy mówią, że dla, żo dla, dla żołnierzy, dla wielu żołnierzy, to było zbawienie, że mogli to odesłać na Ukrainę, bo po prostu rozliczyli się ze sprzętu, za który odpowiadali, a ten sprzęt wiedzieli, że nigdy skutecznie w żadnej walce nie weźmie udziału, bo to był po prostu złom, tyle tylko że na inwentarzu, więc tak, no, na papierze mieliśmy. Tak, się przyznać, że to jest tak naprawdę do oddania do huty na przetopienie, a nie do, do wykorzystania w jakiejkolwiek walce. No to nie jest dobra wiadomość, tym bardziej, że jaki jest stan gospodarki, każdy widzi, w zeszłym tygodniu GUS podał dane, bodajże GUS, tak, o, 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 o inflacji. stagnacji, inflacji i, i, i o tym, że się cofamy. Ale panie pośle, PiS przedstawia tą transakcję wielką a, łącznie z offsetem, Mówię o Korei Południowej jako technologiczny impuls nie tylko dla przemysłu zbrojeniowego, ale także dla całej gospodarki w postaci produktu późniejszego, eksportowego. Czy w ogóle na unowocześnieniu armii da się zarobić? I przede wszystkim, czy polski przemysł, o którym Pan już sporo powiedział, jest gotowy do takiej transformacji? Organizacyjnie, kadrowo. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że decyzje o zakupie sprzętu nie były powiązane z jakimikolwiek umowami offsetowymi czy transfer, umowami o transferze technologii, polonizacji tego sprzętu. Dziś tak naprawdę Polska zależy od dobrej woli koreańskiego dostawcy: albo da jakąś technologię i przekaże ją, albo nie. Ale nigdzie twardo to nie jest uwarunkowane na zasadzie, jak to było w poprzednich latach, jak nam nie przekażecie pewnej technologii. To my do, od was nie kupimy albo kupimy tylko tą minimalną ilość i nic więcej. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten transfer musi spłynąć gdzieś, gdzie ktoś potrafi to zrobić. Problem polega na tym, że dzisiaj te zakłady PGZ-u, które mają pewne zdolności techniczne, myślę tu o HSW, jest. Te możliwości są Stalowej woli. w stalowej woli. E jest zatkana zamówieniami. To znaczy, moim zdaniem, ona nie jest w stanie przerobić dzisiaj tych zamówień, które tam zostały skierowane. Mówimy o 1400 bojowych wozów piechoty Borsów, mówimy o armatochłopcach Krab, armatochłopcach K9, tych koreańskich, które też mają być w Polsce produkowane. Mamy wieże bezzałogowe ZSS 30 które również produkuje huta stalowa Wola. Oni nie są w stanie tego wszystkiego na raz zrobić i jeśli teraz jeszcze mają im. Zaproponować współpracę przy okazji wyrzutnika K239 Czumno. A jeszcze mamy pojazdy 4x4, które są co prawda produkowane w, w Autosanie, ale jest to dzisiaj zakład. Zależny od, znaczy zakład HSW, bo to już nawet nie jest oddzielna spółka, bo już dwa razy zbankrutowała i trzeba, trzeba było nie ciągle tak, dosypywać tak. pieniędzy do, do Sanoka. W związku z tym Huta Stalowa Wola ostatecznie uznała, że lepiej zdegradować Autosan do poziomu zakładu, który jest całkowicie zależny finansowo od, od swojej firmy matki. Więc to, to powoduje, że Dzisiaj HSW ma pewien potencjał techniczny, ma ludzi do pracy, ale jest też bardzo obciążona zamówieniami, tymi, które często są na, na, na własne produkty. Już nie mówimy o tym transferze. Kogo mają dzisiaj przeznaczyć z, z kadry inżynierskiej czy z kadry technicznej do wdrożenia się do kolejnych produktów? Już nawet to K9 jest dużym błędem, że tam się to lokuje. Bo lepiej by było, żeby HSW po prostu cały czas produkowało kraby. Im więcej, tym lepiej. Więc zgoda z tym, że, większość, że część zakładów po prostu nie ma dzisiaj żadnego potencjału, żeby to zrobić. Oczywiście są hale, ale od momentu, kiedy wejdziemy gdzieś na jakąś hale, każdy kto zna branżę przemysłu, pracował w przemyśle, wie dobrze, że od momentu decyzji do momentu, kiedy jakikolwiek pierwszy egzemplarz wytoczy się z takiej hali jako już produkt finalny, to są 2-3 lata. A żeby ta produkcja była ustabilizowana i w miarę uprawdopodobniona, bez jakichś awarii, bez jakichś od, y, odrzutów, to to jest naprawdę grube parę lat. I wiedzą to ci, którzy pracowali w przemyśle nawet związanych z, z koncernami samochodowymi czy, czy z firmami lotniczymi. To jest naprawdę duży proces. Tam nic się nie dzieje na szybko, więc y, przy tym... Zdegenerowaniu poprzez, poprzez nominowanie do spółek państwowych, zbrojeniowych ludzi, którzy nigdy wcześniej z tym przemysłem nie mieli do czynienia, no to, to uprawdopodobnienie sukcesu pod tytułem w 2026 roku polski czołg na bazie koreańskiego K2, jest po prostu obietnicą to znaczy bajką z mchu paproci jakąś abstrakcyjną obietnicą. Najgorsze jest to, że ministrowie, z którymi rozmawiałem na ten temat, oni święci wierzą w to, że w 2026 roku w Poznaniu zostanie wyprodukowany polski czołg. Nie, nie ma takiej możliwości, stawiam, stawiam każde pieniądze na stole, że to jest nie do wykonania, biorąc pod uwagę, w jakim dzisiaj, na jakim poziomie organizacyjnym jest cegielski, czy, czy w ogóle... Całe zakłady, zakłady WZM w Poznaniu, bo to też chyba jakoś tam razem ma być zrobione. Czy znaczy to, że ktoś jest dobry w remontach leopardów, nie oznacza, że będzie potrafił produkować całe czołgi. Także wydaje mi się, że na poziomie MONU, na poziomie agencji Uzbrojenia jest więcej takiego takich szachów politycznych na zasadzie dla świętego spokoju zaakceptujemy każdy absurd. Niż takiego chłodnego patrzenia na to, że no jeśli ktoś dzisiaj nie potrafi strzelać do bramki w trzeciej lidze, to nagle wejdzie na boisko ekstraklasy i będzie strzelał bramki jak Lewandowski w Barcelonie. No nie ma takiej możliwości I, i dzisiaj mamy do czynienia z trzecią, czwartą ligą, albo nawet okręgową ligą a oni nagle opowiadają politycy prawa i sprawiedliwości i ich menadżerowie w spółkach opowiadają o tym, że za chwilę będą grali w lidze mistrzów. No, no nie ma takiej możliwości. No najpierw trzeba przejść parę, parę szczebli, zanim, zanim dojdzie się do, do takiego poziomu mistrzowskiego. Dlatego. Ostatnia rzecz. To, co ja proponuję, to powołanie takiego hubu remontowo-produkcyjnego i powiązanie wszystkich potencjalnych partnerów zagranicznych, choćby w remontach sprzętu, który dzisiaj walczy na, na Ukrainie i trzeba go raz na jakiś czas wycofać, żeby dokonać przeglądów, wymian itd. itd. Jak zaczniemy od takiego hubu, od takiej ścisłej współpracy z koncernami niemieckimi, francuskimi, włoskimi, choćby z racji lokalizacji, a oni nie będą musieli otworzyć nowych zdolności produkcyjnych w swoich krajach, to dzięki temu i zyskamy kompetencje, i pokażemy, co potrafimy, i też będziemy wiedzieć, jak funkcjonuje ten przemysł zachodni zbrojeniowy. Wtedy jest szansa takiego organicznego wchodzenia. Kolejne kręgi wtajemniczenia, jeśli chodzi o produkcję sprzętu pancernego, artyleryjskiego. Natomiast takie powiedzenie sobie, że dzisiaj jest ścierniska, jutro będzie w San Francisco, jest po prostu taką dziecinadą w kategoriach obietnic bez pokrycia, o których nikt, nikt jutro nie pamięta. Ja się tylko dopytam Panie Pośle, czy pańscy ministerialni rozmówcy mają pieniądze na to, żeby modernizować linię, dostosować jakby nasz przemysł. Myślą o tym? Nie, oni myślą tylko w kategoriach konferencji na prasowej, która ma dać taki przekaz dla Polaków, że będzie bezpieczni, albo że dbamy o miejsca pracy. Tylko problem polega na tym, że od wielu lat PIS w zbrojeniówce dba o miejsca pracy, a to kończy się, że kolejny raz trzeba setki milionów czy nie miliardy, Wpompowywać w różne zakłady, bez gwarancji, że to daje taki impuls rozwojowy. Pan jeszcze zadał pytanie, że przy takiej skali zamówień to e, tak powinniśmy postępować. Otóż, właśnie Korea pokazuje, ale również Turcja, że, że w tych krajach nagle, w którymś momencie zdecydowano się na poważną modernizację armii, na modernizację sprzętową, ale to, to dzisiaj. Skutkuje tym, że Turcy mają swoją armatochałbicę, Turcy mają swój czołg, Turcy mają swoje pojazdy bojowe 4x4 i nie tylko. I to dopancerzone. Oni spowodowali, że przy tej skali zamówień potrafili wynegocjować z dostawcami sprzętu lokalizację kolejnych, kolejnych inwestycji. To dzisiaj stawia przemysł zbrojeniowy turecki obok? Francuskiego, niemieckiego, brytyjskiego, a nawet może i amerykańskiego. Natomiast to, co się dzieje przy tej skali zamówień w Polsce, jest to praktycznie w ogóle nieodzwierciedlone nie w żadnych dokumentach. Nie widać tego. Czyli nie ma, mamy gwarancji lokalizacji. Znaczy, moim zdaniem będzie to bardziej wynikało z dobrej woli tych dostawców, którzy będą dla nich wygodniej będzie ustanowić tu zakłady i produkować pewne komponenty, szczególnie te, które są. Niskomarżowe, bo naprawdę też musimy sobie zdawać sprawę z tego. Na spawaniu stali w naszych zakładach w PGZ naprawdę zarabia się minimalne pieniądze. To jest marża rzędu 5%. Więc jeśli nagle zmieni się cena stali, zmieni się koszt pracy i jeszcze nie daj Boże, zmieni się kurs walut zagranicznych w stosunku do, do złotego, to nagle okaże się, że nawet nawet przy najlepszym zarządzaniu takim projektem, zakład wychodzi ledwo na zero, a zazwyczaj na minusie. Także te niskomarżowe procedury czy też niskomarżowa produkcja, to nie jest coś, czego my powinniśmy się spodziewać. My się powinniśmy spodziewać tego, że będziemy mieli dostęp do technologii mówiących o produkcji luf, do produkcji. Napędów do, do czołgów, do pojazdów opancerzonych, to jest dopiero, tam jest dopiero śmietanka, tam jest ten, to, ten tłuszczyk, który się zbiera, a nie na spawaniu blachy. To jest zawsze po pierwsze brudna robota, ciężka robota i bardzo ma, słabo, słabo opłacana, i to często ci zachodni dostawcy chętnie wypchną poza swój kraj, bo wiedzą o tym, że koszt pracy we Francji czy w Niemczech jest dużo wyższy, więc im się to nawet będzie opłacało, bo zoptymalizują sobie koszt. Tylko problem polega na tym, że po tym spawaniu tysiąca czołgów niewiele w Polsce z tego, z tego będzie wynikało. I zobaczmy jak wygląda to w Rosomaku. Rosomak, który w 2002 czy 2003 roku uzyskał możliwość produkcji Kołowego o, transportera opancerzonego o nazwie Rosomek. Co po tych dwudziestu paru latach dzisiaj Rosomak ma do zaproponowania? Swojego. To pan i ja, gdybyśmy tak się za, zawzięli, mieli garaż i mieli jakąś tam produkcję, która do nas przyjeżdża, a my to składamy w jedną całość to byśmy prawdopodobnie po iluś latach zaczęli kombinować na boku jakiś oddzielny, swój projekt, tak? Dłubać przy nie, pojeździe, który by się. był ciekawszy, z lepszymi rozwiązaniami, to bym zrobił tak, to bym zrobił inaczej. Tak jak wielu Polaków sobie e, ulepsza samochody, które kupują w salonach, czy, czy nawet w komisach. Tu nie było w ogóle takiej potrzeby, tak? Znaczy dziś Rosomak czeka na, na kolejną licencję, którą będzie mógł wykonywać no to i obawiam się, że te wszystkie zakupy dokładnie obarczone są ryzykiem takiego samego postępowania. Czyli cieszymy się, że mamy licencję, cieszymy się, że mamy mon, który od nas to, każdy ten produkt kupi, ale żeby coś równolegle robić, swoim, Polonizować. Swoim, ale nawet i wymyślać swoje rzeczy, no bo ZTSW 30, czyli ta wieża bezzałogowa czy borsuk to są produkty polskie. Tam siedziano na tym inżynierowie, technicy siedzieli, kombinowali, zrobili coś, co jest naprawdę dobre. Jest konkurencyjne do tego, co, co mają największe koncerny światowe w, w swojej ofercie. Ale to wymagało takiej determinacji, takiego trochę stanicia obok, wobec takiej bieżącej produkcji, która często jest właśnie licencyjna i która nie pozwala na, na, wiele, na wiele działań do przodu i na wiele działań równoległych. Panie pośle, no niedobrze to wygląda. Przejdźmy może do armii. A w opinii wielu ekspertów 300 tysięczna armia to mrzonka. Ja już nie myślę o, o demograficznej sytuacji Polski, a to, ma znaczenie. a to ma znaczenie, ale myślę na przykład o negatywnym stosunku młodych Polaków do takiego pomysłu, bo odzwierciedlają to różnego rodzaju badania opinii publicznej. Jakie pan widzi wyjście z sytuacji? Czy to, czy czeka nas korekta, czy zwiększenie pieniędzy na nabór ochotniczy, czy po prostu nowy e, ja pobór? Ja nigdy nie widziałem, żeby PiS przyznał się do swojego błędu. Nawet jak zmieniali ustawę dotyczącą Lex Tusk, czy e, zmieniali ustawę pani Zaleskiej o zablokowaniu budowy wiatraków w Polsce, siłowni wiatrowych dla energetyki, nigdy się nie przyznają do swojego błędu. Najwyżej udają, że, że zawsze miał tak być i właśnie mają nowelizację jakiejś ustawy. I w przypadku wojska też myślę, że Błaszczak nigdy się nie przyznał do głupoty, którą powiedział. To znaczy znowu to by była deklaracja bezmyślna i my dzisiaj jako posłowie Komisji Obrony nie wiemy na jakiej podstawie minister Błaszczak podał takie liczby. Nie ma ni nic... Żadnych dokumentów na ten temat. To, że ktoś tam pokazuje, że w tym roku to będzie 150, a w przyszłym roku 160, to nie ma y, nic do rzeczy. Przepraszam, ja tylko zadam pytanie wprost. Nie ma żadnych analiz? Moim zdaniem nie ma, bo nigdy się nam, z nami nie podzielono tym. Tak? Mam tylko pokazany jakąś ka, ka, kalendarz, taki jak, no nie wiem, y, wykres... Y, Wykres Ganta, gdzie, gdzie jest budowa i kiedyś stawiamy fundamenty, a kiedyś robimy instalacje na tej budowie, ale to jest tylko tyle. Natomiast co do 6-300 tysięcy, a możliwe, że nawet jesteśmy w stanie mieć i 500 tysięcy, ale trochę z innym podejściem. Kiedy uwzględnimy nie tylko wojska, ale służby mundurowe i każdego dorosłego obywatela, który przeszedł przeszkolenie wojskowe. Czy kiedyś dawno, bo był w zasadniczej służby wojskowej, która była obowiązkowa do lat 90. znaczy najdłużej była tam do 2000, obowiązkowa, ale już taka była powiedzmy symboliczna. Czy to mówimy o tych, którzy teraz przeszli przeszkolenia, czy to w ramach obrony terytorialnej, dobrowolnej, dobrowolnej służby zasadniczej, takiej miesięcznej. Bo może to jest tak, że my potrzebujemy aż 500 tysięcy. Ukraina i wojna na Ukrainie pokazuje, że dużo, duże znaczenie mieli cywile, którzy też potrafili w dniu, w krytycznym momencie stanąć, stanąć w ordynku i, i, i walczyć, tak? Albo zająć się jak, jakąś rolę w, w takiej sytuacji kryzysowej. Więc możliwe, że że Polska może mieć i 500 tysięcy ludzi w sytuacji wojny, którzy, którzy będą nas będą bronić kraju. Tylko, że to trzeba sobie rozłożyć na różne, na różne akcenty. Ja jestem zwolennikiem takiej obrony powszechnej czy obrony totalnej, jak niektórzy mówią. Czyli i służby mundurowe, i służba więzienna, i straż graniczna, i policja, i. I różnego rodzaju straże rybackie, łowieckie, i tak dalej, one mogą mieć mogą też i mieć myśliwi, mogą mieć swoją rolę w takiej obronie powszechnej. I wtedy inaczej to wygląda niż w przypadku wojska, bo ja się zgadzam z pana tezą, że demograficznie dobrowolnie nie jesteśmy w stanie zbudować armii. Na poziomie 300 tysięcy. I dzisiaj powołuje się piątą dywizję, no która powoduje, że się wysysa co po niektórych oficerów z tych dotychczas czterech dywizji istniejących. Tak już było przy okazji WOTU, że wyciągano z wojsk, z wojsk lądowych ludzi czy z wojsk specjalnych. Do wotu, ale czym to robiono? Czym ich o tym przekonywano? No Podwyższano, dawano im większe pieniądze. Jeżeli ktoś jako specjal zarabiał, powiedzmy, nie wiem, 8-9 tysięcy, a dostawał 12-13 w wocie, to, to decydował się często na to. Szczególnie jeżeli miał już za sobą te takie lata, bycia aktywnym operatorem, na przykład w sił specjalnych. I wiadomo, że w w wocie ta praca była dużo spokojniejsza. Więc. Już taki kanibalizm uprawia się od wielu lat. Tylko po co powoływać piątą dywizję? Jak na razie dwie z nich są nie do końca skompletowane i są szczerbate, tak? mają za mało, za mało żołnierzy. Mamy kolejny rok prawdopodobnie najrekordowych odejść z armii. Tak? Którzy, ludzie, którzy odchodzą, nabywając tych podstawowych uprawnień emerytalnych i rezygnują z tego po prostu natychmiast. Więc to, to powinno być dzisiaj troską pana ministra Błaszczaka, dlaczego się tak dzieje, bo ci ludzie z jakichś konkretnych przyczyn odchodzą. I to nie jest tylko kwestia finansów, to, sobie, to jest też kwestia pewnej atmosfery w, w armii. To, że e, awanse zależne są od nadskakiwania politykom i oklaskiwania ich na defiladach i piknikach, a nie, e, awans jest uzależniony od zdolności danego żołnierza czy oficera, od tego, jak potrafi działać w terenie, jak potrafi dowodzić. Jakąś grupą żołnierzy, to się praktycznie liczy na końcu. Najbardziej to się liczy podlizywanie, przytakiwanie, i wtedy to jest najlepszy oficer dla polityka, bo, bo nie widzi problemów, strzela obcasami i zachwyca się mądrością swojego przełożonego. Więc tych problemów, jeśli chodzi o armię, to 300 tysięczną jest wiele, to jest niemożliwe. I ja bym namawiał już dzisiaj mon do tego, żeby budował dokumenty, czy tworzył dokumenty, które pozwolą skoordynować wszystkie te zasoby ludzi, którzy w Polsce mają uprawnienia do broni, dysponują tą bronią, są cywilami, są w mundurach tylko w innych kolorach czy podległych innym ministrom, bo to dopiero ten cały zbiór Tworzy o zdolności obrony naszego kraju, a przypominam, że poza ustawą o obronie ojczyzny miała być ustawa o zarządzaniu kryzysowym, którą tak żmudnie przygotowywał pan minister Kamiński z panem ministrem Włośnikiem, że na koniec nie mamy niczego. Czyli pan i ja, a ja już na pewno mogę się przyznać, ja nie wiedziałbym, co mam dziś robić, gdyby w tej chwili zaczęła wyć syrena. Co ja, jaka jest moja rola, gdzie ja powinienem biec i w ogóle co ta syrena oznacza. Tak? Czy atak jądrowy, czy atak bombowy, czy cokolwiek innego. Więc my, my musimy zacząć myśleć nie tylko w kategoriach takich, silo, takiego silosa wojskowego, tylko musimy myśleć o obronie naszej ojczyzny, którą włączony powinien być tak naprawdę każdy dorosły obywatel po jakimś przeszkoleniu, ale mamy formę i szesnastki wotu i 28 dni dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Więc jest kilka takich form, które nie powodują, że wyrywamy obywatela z jego życia prywatnego, rodzinnego czy zawodowego na półtora dwa lata, tylko że możemy to robić takimi skokami po kilkanaście dni, po, po miesiącu i, że tak powiem, przygotować ich do różnych funkcji, a potem, jeśli złapią bakcyla, chcą się bardziej wyspecjalizować, mogą to znowu robić, ale też z pewnego takiego dystansu, bo takie zapakowanie wszystkich do, do, do jednostkę, jest tak, może wcale nic dobrego nie oznaczać i nie wiem, szczerze mówiąc, czy minister Błaszczak jednak gdzieś w głębi duszy nie myśli o poborze obowiązkowym, który byłby w moim przekonaniu dzisiaj kompletną klapą i generowałby jeszcze więcej problemów niż, niż dzisiaj identyfikujemy. Przyznam się, panie pośle, że leje pan miód na moje serce, bo ja się upominam, rozmawiając z gośćmi swoimi o obronę powszechną, zawsze operuję przykładem Finlandii, która ma właśnie 600 tysięcy gotowej rezerwy z różnych. Myśliwi, ludzie, którzy chcą się w ogóle bawić. I to nie są ludzie, którzy umieją strzelać tylko, ale umieją obsługiwać skomplikowany dosyć sprzęt. Także ja przyklaskuję tylko idei o. pan, no też widzimy na Ukrainie i po stronie rosyjskiej, i po stronie ukraińskiej. Na tej wojnie niestety też giną, ale walczą, ludzie po bardzo krótkim okresie przeszkolenia. Oczywiście, im mniej kto przeszkolony, tym po pierwsze może mniej skomplikowane uzbrojenie obsługiwać, ale to jest na koniec żywy człowiek, który przeciwstawia się innemu żywemu człowiekowi, który próbuje atakować. Więc znaczy każdy z nas może mieć swoją rolę w całym systemie obrony. I to nie musi być zawodowy żołnierz i zawodowy i generał, tak? jest miejsce dla tych maluczkich wyrobników, którymi prawdopodobnie pan i ja byśmy byli, gdyby ktoś nas tu atakował w Polsce. I, i, i o to chodzi, to, to co pan mówi, fińskie, fińskie przypadki, fiński przypadek, gdzie, gdzie jakby wszyscy mają swoją rolę przypisaną i, i nikt nie narzeka, tak, tylko tak, to tak. też trzeba wiary w państwo. Że ta struktura ma sens, że ci dowódcy to nie są po to, żeby nas besztać i znęcać się nad nami psychicznie, tylko po to, żeby nami kierować, żeby nam poradzić, co mamy zrobić, żeby to wszystko działało. Żeby to nie było tak, że my idziemy do takiej jednostki, żeby szlifować bruk w trakcie musztry. Tak? Ja przypominam, że do, do niedawna musztra była takim podstawowym elementem. Służby przygotowawczej, tak? Że, tak, że goście się ćwiczyli w robieniu dwóch szeregów, czwórek i tak dalej, i maszerowaniu, co nie jest najistotniejszą Stędzać. rzeczą. I to mówią też ludzie w mundurach, że to było bez sensu. To było takie szykanowanie tych młodych kandydatów do wojska i jakby upokarzanie ich na zasadzie, że jak ktoś nie w takt maszeruje, to się do wojska nie nadaje. Panie pośle, piąta dywizja, wysysanie kadry. Degradowanie, czyli jesteśmy w stanie degradowania sił zbrojnych, a nie modernizacji czy, czy ulepszania. Zasiadał Pan w zakończonej czy kończącej się kadencji Sejmu w najważniejszych z punktu widzenia obrony komisjach. Jak Pan ocenia ośmioletni bilans pis w stosunku nie tylko do Armii i Zbrojeniówki, ale tego sektora siłowego, obronnego? Znaczy Tak, pozbyto się ludzi z doświadczeniem i to często podbywano się ich y, spod grubego palucha, jak to się mówi. Czyli nikt nie analizował, czy ktoś ma jakieś kompetencje. A. Tylko najważniejsze jest to, że miał jakieś kontakty z poprzednią władzą, z poprzednimi politykami, w związku z tym y, był natychmiast odrzucany. No, mamy przypadki generała Tomaszyckiego, Różańskiego, którzy byli odwoływani i tak naprawdę nigdy nikt nie podał przyczyn, nie zakwestionował ich. Kompetencji jako oficerów, tylko na zasadzie, bo nie z naszej ekipy, to, to ich go, yy, zwalniamy. I to przecież też dotyczyło służb specjalnych, to dotyczyło policji, że, że to było takie bezrefleksyjne odcinanie wszystkiego, co nie jest nasze, i budowanie od nowa. Po drugie, nabór ludzi często o przeciętnych kompetencjach. No, najlepszym przykładem jest Służba Ochrony Państwa, gdzie, gdzie gdzieś tam pościągano policjantów i to często nie operacyjnych, tylko gdzieś tam z zaplecza, z logistyki, z techniki, którzy nagle byli najważniejszymi oficerami, którzy planowali ochronę najważniejszych osób w państwie. Już nie mówię o całym szeregu tych wypadków, wypadków drogowych spowodowanych przez kierowców SOP-u, czy nawet i żandarmerii wojskowej, lub przecież wypadek z ministrem Macierewiczem też to pokazał. Więc... Te osiem lat to absolutnie taka dintoira wobec ludzi, którzy funkcjonowali na wyższych szczeblach w czasach koalicji, poprzedniej koalicji, poprzednich rządzących, a z drugiej strony nabór ludzi często o bardzo niskich kompetencjach, jakby nie kwalifikujących się do tak poważnych funkcji, do tak poważnych zadań. I to jest i, i niestety boję się, że my dzisiaj ro, dalej podążamy tą drogą, czyli nie my, tylko rząd podąża tą drogą, czyli takie tworzenie na sztukę. To znaczy, mamy szeregowego czy kaprala w jednostce i go natychmiast chcemy zrobić pod oficerem albo dalej uruchomić mu ścieżkę oficerską, kiedy widać, że facet się do tego nie nadaje, nie ma kompetencji, nie ma drygu kapra szeregowy, jak najbardziej, ale nic dalej. Nie, nie ma zdolności dowodzenia. I jeszcze 2-3 lata temu, jeszcze w wojsku jakiś taki system, system weryfikacji, czy ktoś ma kompetencje, czy ma w ogóle predyspozycje do dopełnienia wyższych funkcji, był. W tej chwili jest wszystko na sztukę, bo jest właśnie ta presja, o której przed chwilą mówiliśmy, 300 tysięczna armia patologia polegająca na tym, że osoby, które dzisiaj miały etaty cywilne w wojsku są nagle, nagle im się komunikuje, że albo Cię zwalniamy, albo zakładasz mundur. No to znowu jest taka zabawa na sztukę, czy ten kucharz, który że tak powiem przygotowywał posiłki w jednostce jako cywil coś zmieni z punktu widzenia obronności hmm. państwa tylko dlatego, że go ubierzemy w mundur i on w mundurze będzie w tym garze mieszał? No nie. No właśnie tu mamy do czynienia z takim z taką pokazuchą polityczną, z której nieważna jest realny, realna siła, ważne jest to, że się liczby zgadzają. Tak i że można wykazać się przed społeczeństwem na konferencji prasowej, że o tyle nam przybyło żołnierzy, tylko pytanie, ilu z nich to są realni żołnierze, a ile to są cywile, których się próbuje ubrać, ubrać w mundury. I ostatnia rzecz to też niedopracowano się jak w ostatnich latach. Takiego systemowego kształcenia kadr, promowania tych, którzy są dobrzy, którzy mają predyspozycję do, do sięgania po kolejne stanowiska, czyli wszystko się dzieje na, dalej na zasadzie albo takich relacji towarzyskich, albo właśnie tego, takiego podporządkowania politycznego. Na zasadzie zrobimy dobrą defiladę, zrobimy dobry piknik, no to pewnie nam tutaj skapną jakieś przywileje dla, dla naszych proszę. ludzi. To jest katastrofa związana z negatywnym doborem kadrowym. My to zjawisko paradoksalnie obserwujemy po stronie rosyjskiej, która budowała armię na korupcji i brała wszystko co leci, a potem się okazało, że się rozleciało momentalnie. To prawda, że, że Rosja, armia rosyjska była właśnie oparta na, na, takich, na takich założeniach i to, to jest, o tyle jest to dla mnie dziwne, że że jeżeli od półtora roku obserwujemy rosyjską wojnę, to znaczy no, rosyjski atak na Ukrainę, no to powinno być dla nas jasne, czego nie można zrobić. No, choćby to takie natowskie podejście, zarządzanie przez cele, a nie no, przez konkretne zadania, że nie wytyczamy żołnierzowi konkretnej drogi, którą ma zdobyć dane z górze, tylko mówimy: zdobądź z górze, a sam sobie wymyśl, którędy tamten, tam Te. dojść. My, e, Polscy e, oficerowie jakby już rozumieją, że trzeba takiego podejścia natowskiego, powiedziałbym tak ogólnie, ale z drugiej strony wygodniej jest sterować tymi żołnierzami i nie każdy oficer ma, ma siłę takiego wzniesienia się poza te przyzwyczajenia jeszcze rodem z Ludowego Wojska Polskiego. Tak, tak. I, I że tak powiem, inaczej, inaczej zarządzanie. Najlepiej to poszło specjalsą, ale dlaczego? No bo specjalsi w Polsce byli tak naprawdę budowani od nowa w oparciu o modele amerykańskie, tak poprzez instruktorów amerykańskich. W wojskach, w siłach lądowych, w innych formacjach niestety tak dobrze, tak dobrze nie było. Tam, tam ten model natowski aż tak bardzo się nie przebił. I, to, I teraz jeżeli mówimy o tej obronie powszechnej, gdzie każdy z nas jako obywateli no gdzieś tam ma być podporządkowany jakiejś strukturze wojskowej w sytuacji nadzwyczajnej, to, to nasza wiara, że ten oficer to jest naprawdę chłop taki i do tańca i do różańca, taki, któremu można powierzyć swoje osobiste sprawy zdrowia, ale też wiadomo, że stanie za żołnierzem, czy za, stanie za swoim podwładnym w sytuacji wojny to też jest kluczowa sprawa. Także nawet jeżeli byśmy chcieli tą budować, tą obronę powszechną, to jeżeli będziemy mieli w jednostkach oficerów, którzy są kształtowani właśnie pod dyktat polityczny i oczekiwań pewnych politycznych, a nie ich kompetencji, zdolności kontaktu w takich międzyludzkich, no to po prostu też skompromitujemy tą ideę. To znaczy, że ludzie się będą migać od tej obrony i będą unikać tego jak najbardziej. Bo moim zdaniem dzisiaj to jest przyczyna, dla której no nie napływa tak wielu nowych chętnych do wojska, a jeżeli to się dzieje, to bardziej wynika to z, z tego, że, że pieniądze są dzisiaj dość godne dla tych, którzy pracują w wojsku. No ale jak się potem zderzają z tym, że nagle im się zabiera hełkę wlarową i oddaje i, i przekazuje innemu żołnierzowi, a ten w zamian dostaje... Hełm wzór 67, no to w tym momencie to kompromituje całą ideę, tak? I, i, I ten żołnierz zaczyna wątpić, czy on dobrze zrobił, że w ogóle tu przyszedł, i czy on na pewno broni ojczyzny, czy trochę nie jest taką figurką na defiladę. A, a, a obrona ojczyzny to może będzie, może nie będzie i, i co się tu będziemy przejmować takimi rzeczami. Ważne, żeby minister był zadowolony, jak przyjedzie na wizytację albo jakiś dowódca dywizji czy brygady no trochę wracamy do malowania trawy na zielono trochę tak panie pośle opisał pan procesy, które rzeczywiście przy innym podejściu można zrealizować, ale na to trzeba kilku kilkunastu lat zmiany świadomości armii, polityków, społeczeństwa. Stąd pytanie, czy wyborcze zwycięstwo koalicji obywatelskiej oznacza audyt i jakąś Szeroką korektę tych obecnych działań prawa i sprawiedliwości. Ja zawsze jestem zwolennikiem takiego podejścia, że sygnał, który wysyłają politycy, też ma znaczenie dla, dla oficera, dla żołnierza w każdej jednostce na najniższym szczeblu. To znaczy, że jeżeli płynie sygnał, że stawiamy na, na tych, którzy są rzetelni, za tych, którzy są zdolni, na tych, którzy się angażują, oddają sprawie, ćwiczą, pokazują swoje zdolności w zarządzaniu ludźmi, w taktyce, to wtedy też ci ludzie na, na niższym szczeblu podnoszą głowę do góry, a nie mają ją schyloną w strachu przed jakimiś lizuchami, którzy się otaczają, znaczy, pławią w kontaktach z politykami. Więc wierzę, że to jest taki pierwszy sygnał. Na pewno trzeba dokonać przeglądu, ale też żeby zbudować taki dobry model kadr, to będzie wymagało to kilku lat. No, ale jeżeli mamy dzisiaj podchorążych w uczelniach takich jak VAT, jak AWL, jak szkoła w Dęblinie, czy, czy Akademia Marynarki Wojennej, no to są kandydaci do, do jakby nowego, nowego modelu wojska, takiego w którym ten oficer jest, potrafi się przyznać na przykład do błędu, bo to jest ta kwestia tego tak zwanego debriefingu. Dziś, jeśli ktoś w trakcie jakichś ćwiczeń przyzna się do swojego błędu, to to jest podstawa do tego, żeby nie dostał do kolejnego stopnia, do, do, żeby mu zablokować awans. No więc, a wydaje się, że akurat w czasie pokoju ćwiczenia i analizowanie popełnianych błędów, jest kluczową sprawą, bo nikt się najlepiej nie nauczy na przyszłość, jak właśnie na popełnianych błędach. Ale też on musi te błędy sam rozumieć, a nie, że mu ktoś wykaże i napisze, gdzie co, jak, nie wiem, inspektorniku mu napisze na kartce, co źle zrobił, tak? czy w ostatecznym raporcie. Więc jeśli my dzisiaj w Polsce. Mamy sytuację, w której część żołnierzy boi się przyznać do swoich błędów i nie mówię o błędach w stylu tu coś zgubiłem, tu coś zawaliłem, tylko mówię o sytuacji właśnie tych ćwiczeń, manewrów i że oni się wstydzą, boją przyznać do tego, że coś było nie tak, no to to tylko szkodzi etosowi armii, etosowi armii, etosowi oficerów, etosowi wojska. Znaczy. W zachodnich armiach ten, ten debriefing jest, można powiedzieć, jednym z najważniejszych rzeczy. I to są, to są kwestie, które możemy wprowadzić dość szybko. Sam raport, my, my, my mniej więcej wiemy, co, kto sobą reprezentuje, którzy oficerowie. No dzisiaj mamy sytuację, że na 15 sierpnia większość dowódców brygad dostało gwiazdki generalskie, z wyjątkiem jednego. I to akurat dziwnym trafem jest jednostka, w której przyjęto czołgi K2. No nie nowe, powiedzmy sobie szczerze. I coś mam takie przeczucie, że ten oficer był zbyt szczery, dowódca tej brygady, był zbyt szczery w swoich wypowiedziach i to spowodowało, że wszyscy jego koledzy, często dużo słabsi oficerowie, dostali lampasy generalskie czy kolejne gwiazdki, a on dalej jest pułkownikiem. Bo Mówimy możliwe, że był za, szczerzy, za szczery. W Brygadzie Podhalańskiej? Yy, no w Brygadzie Podhalańskiej to nie, nie, no, nie. Te czołgi są nie, akurat to w drugim końcu. pytania. Nie, w Brygadzie Podhalańskiej wydaje mi się, że nawet... Ja nie, nie pamiętam, czy ten pan pułkownik dostawał teraz, teraz gwiazdkę generalską, ale to akurat nie, nie ta rubiesz w Polsce. <noise> Jasne. E, panie pośle, a pan się upomina, o czym pan wspominał, o tym, żeby racjonalnie dostosowywać sprzęt do kadr do wyszkolonych żołnierzy, żeby nie biegali z miotłami przysłowiowymi zamiast jeździli czołgami. A w tej kwestii sprzętowej, czy państwo, rozumiem przez to koalicję obywatelską, macie jakieś zamiary przeglądu i korekty? Dzisiaj na tyle polska armia jest wybiedzona z tego sprzętu, że każdy sprzęt, który do nas przyjdzie, i tak zwiększa potencjał obronny. To mówię, jeżeli kilkaset czołgów pojechało na Ukrainę, 70 armatów, ale mówię też o sprzęcie takim czysto sowieckim, czyli goździki, niegoździki, przecież to też wszystko pojechało, więc nam jest potrzebne uzupełnienie natychmiastowe i sprzętem niegorszym, bo już trudno gorszy sprzęt niż goździki czy tam BWP 1, bojowe wozy piechoty 1. Natomiast wydaje się, że władza obecna nie docenia kwestii amunicji i to uważam, że powinno być racją stanu, że ta amunicja będzie produkowana w Polsce. No jeśli w zeszłym roku w Polsce wyprodukowano 3000 amunicji 155 mm, gdzie Ukrai na Ukrainie jedna, jedna armatocha dziennie oddaje 100 strzałów, no to my jesteśmy w ogóle w jakiejś, w jakiejś głuchej ci puszczy i w ogóle nie nadążamy no za zapaść. tym, co trzeba. Tu, tu w standardach wojskowych potrzeba kilku tysięcy sztuk amunicji dla, dla jednej armatochałbicy, a my tych armatochałbic mamy mieć kilkaset w Polsce. Więc produkcja amunicji, tej szczególnie wielk wielkokalibrowej, rakiet, bo jak na razie my przyjmujemy, polska armia ma dostać różnego rodzaju systemy rakietowe, ale tak naprawdę cichutko jest o tej produkcji. Tak? No niby przy okazji Narwi mówiło się o tym, że. Rakiety KAM będą produkowane, ale jakoś coraz mniej na ten temat słychać, i nie mam pewności, czy to się nie skończy jak, jak z Rosomakami, czyli pie, przyjedzie pięć modułów i je się poskręca do kupy, i to będzie cała produkcja. Ale to tak jak ja i Pan moglibyśmy być producentami mebli, bo byśmy sobie kupili szafę w pudełku z IKEA i ją sami złożyli. No tak. To jest mniej więcej na tej zasadzie. Więc amunicja, rakiety to musi być produkowane w Polsce, i moim zdaniem to jest warunek w ogóle dalszej dalszej współpracy z partnerami zagranicznymi. Oni muszą nam przekazać transfer tej technologii. To ma być tak naprawdę realny transfer, a nie tylko składanie. Druga rzecz no, to są systemy bez rozpoznania i łączności, czyli bezzałogowce, radary i, i łączność. Tak? znaczy To też pokazuje wojna na Ukrainie, że ta świadomość sytuacyjna na bardzo niskim szczeblu i po stronie rosyjskiej i ukraińskiej przesądza o sukcesie danego oddziału. I to mówimy już o takiej drużynie kilkunasto, kilkunastoosobowej. To już są, to są takie grupy, które mają pełną świadomość, co się gdzie dzieje wokół nich. Tak? Gdzie strzelają wrogowie, a gdzie sprzymierzeńcy. Więc to są rzeczy, które natychmiast trzeba uruchamiać, bo to zostało zaniedbane. Znaczy w przypadku systemu bezzałogowych to jest to, to chciejstwo jeszcze od czasów... Macierewicza i Kownackiego, ale to kontynuacja jest nadal, że to musi być w PGZ-cie i mija ileś lat, nie ma żadnych dronów z PGZ-u. To jest wszystko jakaś klapa, wydano na to setki milionów złotych i nie ma z tego nic. Te systemy bezzałogowe, jak pokazuje Ukraina, to nie jest tylko kwestia obserwacji, to nie jest kwestia też uderzenia, ale to jest na przykład kwestia naprowadzania systemów, systemów rakietowych, czyli, czyli wskazywanie celów albo też podawanie sygnału radarowego. Więc to są rzeczy, dlatego mówię o tych radarach i o rozpoznaniu sze, szeroko rozumianym. To jest konieczna No i łączność. No dzisiaj my tak naprawdę tą łączność mamy symboliczną. Jak obserwował Pan jakieś tam manewry, już nie pamiętam. Czyje, nawet w telewizji publicznej były takie zdjęcia, to nagle okazywało się, że żołnierze, którzy stawali tam koło ministra obrony, mieli chińskie baofengi, czyli takie radyjka, które mają zasięg kilkuset metrów. Ale dlaczego? To były prywatne radiostacje, które te żołnierze przywozili na, na manewry, żeby w ogóle mieć cokolwiek poza telefonią komórkową. Znaczy my, to, I to jest znowu chcieństwo polityczne, no bo wydawało się, że to PGZ sobie zbuduje cały system łączności. No, takiego, że, takiej rzeczy nie robi się z dnia na dzień, takiej rzeczy się nie robi na 2-3 lata. Takie produkty są, ale oczywiście problem polega na tym, że nie są one z, z PGZ-u, no więc, że tak powiem, są B <sum> i, i niedobre. Ale mam nadzieję, że, że ten system łączności, jakby też wojsko zgodzi się co do tego, że bez tej łączności no nie ma szans operowania na teatrze wojennym. Tak, że te poszczególne jednostki własne, wojska muszą się ze sobą porozumiewać, nawet jeżeli się porozumiewają przez sztab Brygady czy Dywizji, to jednak muszą ten kontakt mieć. Inni telefonią komórkową, bo ta telefonia komórkowa na, na polu walki jest zagrożeniem, bo to oznacza, że, że, że sieje sygnał, czyli przeciwnik może bardzo celnie kierować, kierować bombardowanie, nawet artyleryjskie, prostą artylerią i niszczyć konkretne oddziały w momencie, kiedy one zaczynają stosować komórkę. No więc to, to są rzeczy, które, które są natychmiast do, do zrobienia. No i jest też kwestia do definiowania. Jak mamy, mamy bronić polskiego wybrzeża? Tak, znaczy jest rozpoczęty program miecznik i on, i on pewnie będzie musiał dalej być kontynuowany, bo niewątpliwie nam są okręty na, na Bałtyk potrzebne, ale też trzeba popatrzeć na to szerzej, jak bronić polskiego wybrzeża, bo, bo dzisiaj te metody są, znaczy ten katalog metod obrony wybrzeża jest dużo szerszy niż tylko statki na, na Bałtyku. Panie pośle, e, ostatnie pytanie. Czy zdaniem e, pana posła w przypadku modernizacji armii, zagrożeń, jakie są e, i występują, na przykład e, siatki szpiegowskie, rosyjskie, e, czy pana zdaniem rząd odpowiednio komunikuje się i ma jakąś politykę informacyjną dla ofertę dla społeczeństwa. To, co pan poseł podkreślił, co robić w przypadku takiego zagrożenia, a co robić w przypadku innego. Bo ja takiej polityki nie widzę. Ja mam w ogóle takie poczucie, że komunikacja ze strony rządu odnośnie działania jakichś grup dywersyjnych, czy jakichś kolaborantów rosyjskich w Polsce odbywa się na zasadzie, że trzeba ogłosić jakiś sukces i w tym momencie się albo. Unii, znaczy skierować zainteresowanie publiczne na, z innej rzeczy, no to się wtedy ogłasza, się złapało jakąś tam siatkę y, sabotażystów, czy, czy kolaborantów rosyjskich. Ale czy to byli naprawdę sabotażyści i kolaboranci, mam co do tego duże wątpliwości. Nigdy tego nie uprawdopodobniono, nie pokazano jakieś głębiej, jak to się miało dziać. Poza może jednym przypadkiem tych słynnych kamer gdzieś tam na, na, przy drogach we wschodniej Polsce. Więc nie ma, nie ma dzisiaj żadnej, żadnej takiej instrukcji obsługi dla każdego z nas. E, aczkolwiek mi się wydaje, że być takie, coś powinno, bo, bo też część społeczeństwa nie wierzy w skuteczność służb specjalnych, szczególnie właśnie w takiej osłonie kontrwywiadowczej, tak? czyli że, że to są goście, którzy potrafią to robić, tak na terenie Polski, jak i w ogóle na, na, na terenie obcych państw, że, że mają tam siatkę swoich informatorów i wiedzą, co, co się dzieje. No bo gdybyśmy pewnie tak weszli w głowy szefów naszego kontrwywiadu, i, I zadali pytanie: No dobra, a ilu macie informatorów na Kremlu, ilu macie informatorów w, w otoczeniu Łukaszenki na Białorusi? To, to, to mo mogłoby bardzo blado wyglądać, tak? Że, że wbrew pozorom często te służby kontrwywiadu bardziej się zajmują, zajmują tu sprawami wewnętrznymi, zbieraniem haków na, na konkurentów politycznych albo na jakiś konkurentów wewnątrz swojego obozu politycznego, a nie. Kierują całe, całą swoją siłę na, na wywiad na zewnątrz, tak? żeby, żeby wiedzieć, wiedzieć co, co tutaj robią inne, inne służby. Więc to i wywiad, i kontrwywiad mam takie poczucie, że to dzisiaj zostało sprowadzone do roli takiego instrumentu oddziaływania politycznego, tak wewnątrz ugrupowania rządzącego, jak i w takiej potyczce z, z opozycją czyli siła zbrojna partii. Trochę tak. No to trochę jak w czasach, w czasach PRL-u, gdzie też Służba Bezpieczeństwa bardziej pilnowała interesów partii wewnątrz niż zajmowała się zewnętrznymi sprawami. I to, co też się mówi, no, tak naprawdę służby powinny również przyglądać się tym ludziom, którzy uciekli w związku z wojną ze Wschodu, tak? Czy wszyscy oni na pewno są patriotami swojego kraju, Ukrainy? czy też niektórzy z nich nie, tak samo nie, nie mają inklinacji prorosyjskich, tak jak mieli Ukraińcy oh. na terenie Ukrainy, no, tak, tak. Gdzie, gdzie byli bardziej lojalni wobec Kremla niż wobec Kijowa. Więc to jest pewien problem, ale obawiam się, że z, tymi, z tą ekipą, z tymi nominatami, którzy często są takimi entuzjastami, a nie specjalistami, zbyt wiele się spodziewać nie można i oczekiwać nie można to trzeba zmienić muszą do służb wrócić ludzie którzy naprawdę się na tym znają wiele lat mieli um, uczestniczyli w różnego rodzaju misjach albo oni też powinni kształtować nowe kadry bo możliwe że oni już są za, za bardzo rozpoznawalni żeby mogli być skuteczni gdzieś w działaniach zewnętrznych ale to, to tu trzeba po prostu przywrócić normalność, czyli oficerowie służb mają się zajmować tym, co do nich należy, a nie znowu być ramieniem zbrojnym partii. Panie pośle, a szerzej troszeczkę to już ostatnie naprawdę pytanie. Nic nie wiedzieliśmy o upadku rakiet, w przypadku um, tych um, śmigłowców. wybuchów no. śmigłowców. Um, jakby rząd dostał um, zapowietrzył się i komunikaty wyszły albo po kilkunastu godzinach, albo po kilkunastu miesiącach, jak w przypadku rakiety. Czy to jest... E, e, to, nie jest polityka? to nie jest normalne, ale to ja, znaczy ja mogę tylko tłumaczyć tak prawo i sprawiedliwość, że oni się znowu przy, y, stydzą przyznać do błędu, To, że zostało coś schrzanione. bo y, powiedzmy... Y, Rakieta w przewodowie, czy też resztki rakiety, tak. które spadły pod Hrubieszowem? Okej, okay, był to wypadek i jestem w stanie sobie wyobrazić, że no takie zdarzenia mogą, mogą się nie raz jeszcze nam trafić. Ale pytanie, czy zostały wyciągnięte z tego wnioski. Przy okazji rakiety, która została odnaleziona pod Bydgoszczą, wszystko wskazuje na to, że, że MON próbował zatuszować w ogóle taki incydent, i ja nie mam do dzisiaj pewności, czy taki incydent był tylko raz, czy też tych incydentów było wiele, ale tylko jeden się zmaterializował w postaci rakiety, którą odnaleziono pod, pod Bytgoszczą. Nie wiadomo, kto tak naprawdę na koniec znalazł tą rakietę, jak to się stało, że to niby po paru miesiącach itd. itd. I śmigłowce nad Białowierzą to jest jakby kolejny przykład, gdzie wygląda na to, że nikt nie wyciągnął z poprzednich rzeczy wniosków. Bo mówię, to jest właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, o takiej metodzie debriefingu, tak. czyli popełniliśmy pełne, pewne błędy, wyciągamy z tego wnioski, od dzisiaj będzie tak i tak. A tu wygląda na to, że był jakiś incydent, wszyscy skulili się, przyjęli na ciało, na plecy parę batów, choćby słownych, i nagle się otrzepali. Ból minął i dalej wracamy do tego samego, do, do, do tej samej rzeczywistości. Jakby o to dzisiaj oskarża ministra Błaszczaka i ministra Kamińskiego, że tak naprawdę z tych wydarzeń, z tych incydentów na przestrzeni wielu miesięcy nie wyciąga się żadnych wniosków i że to wszystko dalej się dzieje. Bo jeśli dzisiaj śmigłowce mogą lecieć nad Białowieżą, to pytanie, kiedy mogą dolecieć do Hajnówki, a kiedy dolecą do Białego Stoku i co w związku z tym... Siły zbrojne, Straż Graniczna czy ktokolwiek inny potrafi zrobić, bo, bo wyszło, że dzisiaj dokumenty wewnętrzne państwa, ustawy nie pozwalają na, 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 na nic więcej jak po pogrożenie palcem albo śledzenie wzrokiem tego, tych, tych śmigłowców. Tylko że mogą te śmigłowce do Białego Stoku nie polecieć na zasadzie prowokacji, tylko mogą mieć uzbrojenie czy mogą mieć jakieś bomby i wtedy już żarty się kończą. Najgorsze, co może być, ta władza nie wyciąga wniosków z tych rzeczy, które już się zdarzyły, i są tak samo głupi przed zdarzeniem, jak i po nim. Czyli tak samo pozwalają na to, żeby po raz kolejny ktoś na, e, poddawał nas próbie jako Polskę, czy my coś z tym zrobimy, czy nie. Czy w końcu damy jakiś strzał ostrzegawczy, czy. Czy, czy zadziałamy w jakiś skuteczny sposób, czy, czy dalej będziemy udawali, że nic się nie stało, bo, bo dziś jest taka właśnie y, na, narracja, nic się nie stało. Tak? I, a, a to, co minister Błaszczak zrobił z najwyższymi oficerami przy okazji rakiety w, pod Bydgoszczą, no tak. że takie przerzucanie się odpowiedzialnością, gdzie już wiemy, że wstrzymał jakiekolwiek poszukiwania, jakby on to zrobił, no to, to tym bardziej pokazuje, że mamy do czynienia z jakąś taką, wirtualną rzeczywistością, a nie, nie, nie bierzemy się za bary z tymi problemami, które nas zastały w kolejnych dniach. No na pewno nie buduje to zaufania między władzami a społeczeństwem. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Naszym gościem był pan Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego tego ugrupowania. Kończymy wnioskiem, że to, co widzimy na ekranie telewizorów i czytamy wypowiedzi polityków PiSu, ma się praktycznie nijak do realnego stanu i problemów naszych sił zbrojnych. Jeszcze raz dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Dziękuję do, widzenia. do widzenia.